No cześć, zdróweczko. Witajcie. Witajcie w nowym vlogu. Ja popijam sobie wodę, bo co dzień z rana to jest mi taki, słuchajcie, rytuał. Co dzień z rana wypijam 2 szklanki wody, jako że nie wzięłam ze sobą swojej szklanki. A odkryłam coś nowego. Obrzydza mnie korzystanie z szklanek, sztućców, garków, które znajdują się w jakimś tam, wiecie, apartamencie. Nie wiem, czy to jest normalne, czy to już trzeba leczyć. Także korzystam z kubeczka mojego synka. Postanowiłam, że odezwę się po prostu do Was i ponagrywam trochę tutaj z Warszawy, bo jesteśmy jeszcze dzisiaj, nocujemy i jutro już wyjeżdżamy. Gdzie? To dowiecie się w nowym vlogu z nowego room touru, bo tak sobie postanowiłam, że gdy będę wyjeżdżała, będę nagrywała, jak wyglądają jakieś tam dane miejsca, tak żebyście też mieli obraz tego, jak to jest, bo w internecie wygląda to inaczej, a w rzeczywistości wygląda to inaczej, chociaż muszę przyznać, że to jest pierwsze miejsce, gdzie miejsce, w którym nocujemy, wygląda identycznie jak na zdjęciach. Pan nawet wysyłał mi linki do tego pokoju, także wszystko jest i tak jak powinno być, wszystko zgadza się z opisem, że tak to nazwę. Pewnie jesteście ciekawe, jak minęła mi pierwsza noc tutaj. Powiem Wam, że bardzo wygodnie się spało, aczkolwiek poszłam bardzo późno spać, bo poszłam około pierwszej nocy spać, bo nie obyło się bez przygód. Ja na twarz nałożyłam niedawno ten kremik z Eveline i postanowiłam, że dokończę mój makijaż przy Was. Idę poszukam pędzelka, bo nie wzięłam. Powiem Wam, że po prostu chyba nie wzięłam pędzelka ze sobą, chociaż może znaleźć się w jeszcze jednej torbie, którą zostawiliśmy w aucie. Nic, poradzimy sobie inaczej. W ogóle to, no, długo nie spałam, bo poszłam, wiecie, się kąpać. Mój synek jasno późno, więc ja poszłam późno się kąpać. No i się okazało, że nie wzięłam ze sobą tutaj do hotelu. Wiecie, jak sobie poradzę, wezmę wyciki i puder i tak. O, będę się tak pudrować. Tak, aby przymatowić twarz, bo ja nie wzięłam ze sobą kosmetyków kolorowych, nie wzięłam ze sobą fluidu, wzięłam tylko ten puder z Biedronki, tusz i to wszystko. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, abym tak wyjechała na wakacje. Nigdy w życiu. Cała kolorowa kosmetyczka, wszystkie cienie do powiek, tusze, korektory, pudry. Teraz absolutnie nie. Jest mi tak dobrze. Czuję się zdrowsza, nie używając takiej ilości kosmetyków. Czuję się zdrowsza, wiecie, fizycznie, bo psychicznie to jestem, powiem Wam, jeszcze dalej przyzwyczajona do malowania się i przyznam szczerze, lepiej czuję się w makijażu. Psychicznie. Ale fizycznie lepiej czuję się bez makijażu. Słuchajcie, do czego ja tutaj dążę, bo tu zaraz cały vlog podgadankowy będzie. Właśnie. Nie było moich kosmetyków, kremów, niczego, więc no, nie umyłam twarzy, poszłam tak spać, kiedyś by to nie przeszło. Siedziałam sobie na balkonie, nasłuchiwałam otoczenia i było fajne było to otoczenie, słuchajcie. Fajnie było posłuchać sobie młodzieży, która gdzieś tam w tle rozmawia. Przypomina się od razu młodość, mi absolutnie nie przeszkadza. Nie przeszkadza młodzież, która chodzi, wiecie, gdzieś tam po ulicy, rozmawia. Nie przeszkadzają mi samochody, które przejeżdżają, także to dla mnie nie ma żadnego problemu. Witajcie znowu przy tej pięknej toaletce. Jestem niej po prostu zauroczona. Widziałam takie na internecie. Tak myślałam sobie, żeby kupić. One są takie, wiecie, mniejsze.
Ale ja jestem malutka, drobniutka, także będzie mi na pewno odpowiadała. Już zakomunikowałam mojemu mężowi, że na urodziny 11 listopada może mi kupić. Tak jak widzicie, po tym bajzerku byliśmy w sklepie na takie zakupy spożywcze. Kupiliśmy te rzeczy, które najbardziej potrzebowaliśmy. Jest naprawdę bardzo gorąco. Aktualnie termometr pokazuje mi tak 28, ale chyba to jest kłamstwo, bo nie dało się po prostu wytrzymać. Ledwo, naprawdę ledwo wytrzymałam na zewnątrz. Tak bardzo gorąco jest. I muszę Wam powiedzieć, zanim zrobimy sobie tutaj ten hol zakupowy, to muszę Wam powiedzieć, że właściciel tego apartamentu, który tutaj wynajmujemy, jest naprawdę spoko. Naprawdę. Bo kiedyś nagrałam taki film o właścicielu, którego wynajmowaliśmy też w Warszawie, całkiem niedaleko stąd, bo my tutaj właściwie w jednym celu jeździmy, także tylko te tereny noclegowe nas interesują. Co jakiś czas tamten po prostu oskarżył, że ukradliśmy wieszak, popromieniliśmy pościel krwią, gdzie tak naprawdę był brud, smród i ubóstwo i w tamtym momencie żałowałam, że nie nagrywałam. Że się powstrzymałam przed nagrywaniem, bo powstrzymywał mnie mąż, powstrzymywała mnie moja mama, bo wtedy z nami jeździła. Ale teraz powiedziałam sobie, że jak będę gdzieś tam wyjeżdżać w mniejsze czy dalsze podróże, dalsze raczej się nie zdarzą, to zawsze będę nagrywała. I będę dokumentowała, robiła zdjęcia, co było nie tak, także tak robię. No i wiecie, karnisz ze ściany i dzwonię do właściciela. I właściciel mówi, ja w tym momencie nie mam kogo podesłać, naprawić, że bardzo przepraszam, że coś takiego się wydarzyło. Mówię, spoko. My nie potrzebujemy teraz tego naprawić, tylko po prostu chciałam właśnie powiedzieć, że coś takiego miało miejsce, żeby po prostu nie było na nas, tak? Widzę, że tutaj te lampki wisiały gdzieś wyżej, chyba na poprzednim nagraniu jakoś tak spadły. Generalnie to żałuję, że nie wzięłam ze sobą statywu i lampy, bo miałam taki zamiar, a teraz muszę sobie radzić na poduszkach, postawiłam telefon. No ale światło jest jakie jest, także musicie mi to wybaczyć. Co, zaczniemy od Pepco. Wiecie co, żeby nie było mego męża, to bym zaszalała w tym Pepco, ale chodził stróż za mną i pilnował, żebym za dużo nie nakupiła. A źle, bo Pepco naprawdę super duże, bardzo, bardzo duże rzeczy do kupienia. No nasze Pepco w porównaniu z tym to jest nic. Bardzo duże rzeczy mi się podobało, ale kupiłam sobie taką filiżankę, no z tego względu, że tutaj nie mam czym pić. Są tutaj szklanki, kubki, filiżanki, ale włączyło mi się takie obrzucenie, więc kupiłam sobie. Ona jest taka fajna, naprawdę fajna, widzicie, w takie rybie łuski, talerzyk też. I to kosztowało, uwaga, tylko 15 zł. No, tak jak mówiłam, łyżki, widelce. Mniejsze to są widelczyki takie do ciasta, ale kupiłam takie mniejsze za 3 zł i chyba jeszcze dokupię. Wieczorem sobie podjedziemy, bo mamy jeszcze do Biedronki podjechać, bo teraz w takim upale naprawdę nie chcieliśmy już tutaj spacerować. No i takie mniejsze łyżeczki ze szóstkę. I uwaga, stan. Nie mogłam się powstrzymać i nie mogłam go kupić, bo ja jestem sroką. Tutaj mamy łańcuchy po boku. Jakoś to tak nieładnie to wygląda. To są takie łańcuchy i on ma taką fajną, fajną koronkę. Od spodu. No i też cena, słuchajcie, bardzo atrakcyjna. Ale już jej tutaj nie ma. Ktoś mi ją zerwał. Dwie dychy. W Rossmanie kupiłam takie chusteczki samoopalające. Z tej samej firmy, z której miałam kropelki. I kropelki polecam, naprawdę są spoko, ale mi się skończyły, także kupiłam chusteczki, bo już nie chciałam pod koniec, wiecie, lata kupywać, a później na pewno nie będę używała. Zresztą teraz widać też, jestem cała biała i dobrze mi z tym. Ale chciałabym trochę nogi, bo nogi to są w ogóle jak u córki młynarza. No i takie ciastka bezglutenowe. Bo właściwie do Rossmana zaszłam, bo widziałam na stronie internetowej. Skład bardzo spoko, według mojej opinii. Na pewno nie uda Wam się przybliżyć. Zaszłam do Rossmana z tego względu, że szukałam makaronu bezglutenowego, który używamy. Widziałam na stronie internetowej Rossmana, że oni właśnie mają ten makaron.
Ale w sklepie nie było tym, a myślałam, że skoro Warszawa, duże miasto, to może będzie. Ale nie było, więc nic straconego. My umiemy dojechać do innych sklepów. Także na pewno dzisiaj będzie podróż. Jutro już opuszczamy to miejsce i jedziemy dalej. A wy te wszystkie filmy zobaczycie dopiero, gdy wrócimy do domu. Też nie brałam ze sobą laptopa, z tego względu, że no nie miałabym czasu montować tutaj filmów. Ostatni film montowałam, w ogóle też drugiej w nocy wakowałam, montowałam film i słuchałam karaoke sąsiadów. Aha, proszę Państwa, było tak gorąco, a teraz pada. I to jak? A jak grzmi? Grzmoty w Warszawie są mocniejsze niż u nas na Podlasiu, muszę stwierdzić. Szczyt dojazdów do pracy, do Warszawy. Jedyne szczęście to jest to, że są wakacje.